Mniej premier nowych telefonów to mniej czy bardziej ciekawe newsy? Przekonajmy się. Czas na najnowsze newsy. Play zawarł przedwstępną umowę zakupu 100% udziału w Virgin Mobile spółka z o.o. za niemałą kwotę 13 400 000 euro, co w momencie jak nagrywam ten materiał daje 61 milionów złotych. Według informacji od Play sfinansowane to zostanie ze środków własnych i finansowania zewnętrznego. Teraz jeszcze zgodę musi wydać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a potem Virgin przejdzie na stronę fioletowych. Jeszcze nie wiadomo, co po całej operacji stanie się z Virginem, ale będziecie zmieniać operatora czy nie? Wydawca gier CDP złożył wniosek o upadłość. Jeżeli w związku z tą decyzją martwicie się o wydanie i w ogóle tworzenie Cyberpunka, to spokojna głowa, CD Projekt Red obecnie nie jest powiązany w żaden sposób z CDP-em. Co prawda ten miał być wydawcą tej gry, ale to zadanie teraz spoczywa na Cenedze. A sklep cdp.pl też jest niezwiązany z upadającym CDP-em. No ale to pogmatwane. Szkoda tylko, że wydawca gier, dzięki któremu w Polsce poznaliśmy tak wiele gier, odchodzi. Bo ilu z nas miało gry z ekstra klasyki, złotej czy platynowej kolekcji? No i nie zapomnijmy, że gdyby nie CDP, to nigdy byśmy nie dostali tego klasycznego hasła. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Motorola po latach wraca do flagowej gry z dwoma telefonami Edge i Edge Plus. W przypadku Plusa mamy zakrzywiony AMOLED, stąd Edge, 6,7 cala, Snapa 865, 12 GB RAM, 256 wbudowanego UFS 3.0, 3 aparaty, baterie 5000 mAh i... zapomniane we flagowcach gniazdo słuchawkowe. Podstawowy Edge oszczędza, dając Snapa 765G, 6 GB RAM, 128 pamięci wewnętrznej, baterię 4,5 tysiąca mAh. W Polsce będzie można go kupić za 2999 zł, a Edge Plus? No tego jeszcze nie wiemy, ale europejska cena to 1199 euro, czyli zawrotne 5450 zł. Motka szaleje. Epic mocno bronił się przed googlowym haraczem, nie wydając Fortnite'a w sklepie Play. Dlatego dotychczas, jeśli chcieliście zagrać w tę popularną grę na swoich telefonach, musieliście ręcznie zainstalować plik APK. Ale sytuacja właśnie po 18 miesiącach uległa zmianie i Fortnite trafia do sklepu Play. Google się cieszy, bo 30% prowizji z zakupów z gry trafi do ich kieszeni, a Epic? Pewnie przyniesie im to nowych graczy, więc chyba też na plus, prawda? CERT Orange Polska podzielił się danymi, z jakich wersji Androida korzystają ich użytkownicy wchodzący na cybertarczę. I co z tego wynika? Ano to, że Android jest mocno podzielony. Android 11 już za rogiem, a 42% użytkowników to dziewiątka. Najnowsza dziesiątka jest na drugim miejscu z 14,5%. Niesamowite jest to, że Androidy 4 niestety tutaj są w jednym worku, a dla przykładu taki 4.0 wyszedł w 2011 roku, a 4.4 w 2013, więc powiedzmy, że najmłodsze Androidy 4 mają 7 lat, stanowią nadal 1% wejść. Taki wykres w pełni pokazuje smutny stan aktualizacji smartfonów z Androidem. W zeszłym roku Qualcomm najpierw dał Snapdragona 855, a potem w drugiej części roku 855+. Gdy w tym roku pojawił się Snapdragon 865, wielu z nas zakładało, że teraz będzie podobnie i dostaniemy Snapa 865+. Jednak w swoim wpisie na Weibo prezes Meizu stwierdził, że 865+ nie zobaczymy. Co ciekawe, odpowiedzialny za wiele przecieków Digital Chat Station wcześniej twierdził co innego. Kto mówi prawdę? W które przecieki wierzyć? To tyle newsów na dziś, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć! Swoją drogą, jeśli macie RTX-a w swoim kompie, to możecie spróbować Minecrafta z raytracingiem. Nigdy wcześniej klocki nie były takie piękne.